Policja jedzie! George chce zostać policjantem! Tatusiu, ja chcę zostać policjantem! Och, George'u, mój kochany, na to jeszcze czas masz! Ale ja chcę zostać teraz policjantem! Teraz? W tym momencie? Poczekaj 5 minutek chociaż. Raz, 2, 3, 4, 5. 5 minutek minęło, tatusiu. Krótkie te jakieś 5 minut twoje, George'u. No nic, mam propozycję dla ciebie. Chodź, pojedziemy na komisariat. Pokażę ci, co to znaczy być policjantem. No, jesteśmy na miejscu, George. Super, teraz zostanę policjantem. Zobacz, George, na komisariacie policyjnym też jest więzienie i czasami tam jakiś złodziej siedzi, wiesz? Ej, czemu od razu złodziej? Jestem niewinny. Naprawdę jestem niewinny. Już mi pan niewinny jest. Gdyby pan był niewinny, to by pan nie siedział w tym więzieniu. Ale ja naprawdę niewinny jestem. No widzisz, George, jak pracujesz na policji, to masz ze złodziejami do czynienia. Dzień dobry, panie policjancie. Mój syn chciałby zostać policjantem. I to najlepiej od dzisiaj. O, na to jeszcze troszkę lat masz. Ale chodź, pokażę ci coś. Policjanci pracują nie tylko na posterunku policyjnym. Są też często w trasie. Takimi autami właśnie jeździmy. George widział dzisiaj takie auto. No tak, bo często jesteśmy w mieście. No i jak ci się podoba? Super! Chcę zostać policjantem. No na to jeszcze masz troszkę czasu. I to trzeba się naprawdę dobrze zastanowić. George, pan policjant ma rację. Jeszcze jesteś troszkę za malutki. A przez tą maszynę jesteśmy połączeni z każdym radiowozem i z każdym policjantem, który właśnie jest na mieście. Słuchajcie, mógłbym też parę słów powiedzieć? Ty już za dużo powiedziałeś. Uspokój się mi tutaj. Ja tylko chciałem powiedzieć, że jestem niewinny. Pokazałbym ci też celę od środka, ale jak widzisz, jest zajęta. Słuchajcie, nie ma problemu. Możecie otworzyć drzwi. Ja sobie wyjdę, a wy sobie wejdziecie. O, ten dowcip ci jakoś nie wyszedł. No dobrze, George. Musimy wracać powoli do domku. To ja zostałem już teraz policjantem? Powiedzmy, że jesteś naszym nowym, małym pomocnikiem. Super!